nasza założycielka przetnie wstęgę wraz z ojcem Bartłomiejem. Prosimy o ciszę przez moment, prosimy o ciszę wszystkich z łóżków, z kwiatów, z łóżków, z łóżków. 3, 4. 3, 4. Wstęga powoli zaczynana być przecinana. Harcerzy, co z wami jest? Jeju! No nie, musi być sprawność harcerska, tak zwane nożyczki. Bo jest, harcówka jest otwarta już w tej chwili. Brawo, teraz można... Brawo. Co się zawsze śpiewa? Co się zawsze śpiewa? Czuj, czuj! Czuj, czuj! Czuj, czuj! Bogu z Bogiem. Zapraszamy wszystkich do środka. I słuchajcie, wiem, że będzie trudno się docisnąć, ale ścięga pamiątkowa. Prosiłbym bardzo, aby wszyscy, którzy jesteście dziś tutaj, wpisali się. Szanowni goście, jako przedstawiciel placówki 12 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na tak ważną dla was uroczystość, dla was harcerzy, i chciałem podkreślić o pewnych związkach, które są w dziejach człowieka, że często jest się zuchem, potem harcerzem, potem żołnierzem, a na koniec weteranem. A często jest tak, że będąc harcerzem, też się jest weteranem. Przykładem tego, że można być kiedyś harcerzem, a teraz weteranem, a jeszcze w trakcie żołnierzem, jestem właśnie ja. Ale te... Ja taki jestem skromny przypadek, ale są przede wszystkim znamienne przypadki. Nie wiem, czy państwo wiecie, wy na pewno harcerze, drodzy druhny, druhnowie, wiecie o tym, że elitarna jednostka wywiadu, tak zwana dwójka, wywodziła się z harcerstwa, z początku harcerstwa polskiego. Członkami tej elitarnej jednostki byli harcerze. Następnie harcerze Szarych Szeregów, którzy oddali najwyższą ofiarę w Powstaniu Warszawskim, to byli też harcerze. Potem w okresie kolejnej okupacji sowieckiej dużo harcerzy było uwięzionych w więzieniach stalinowskich. Oddawali również życie. Teraz dzięki Bogu mamy już wolną Polskę i my cały czas myślimy z jednym hasłem, cały czas to hasło prowadzi was, jak i nas weteranów, i prowadziło żołnierzy. Bóg, honor i ojczyzna. Są bardzo ważne rzeczy i wiem, o tym też wiecie. Także jeszcze raz dziękuję, że możemy wziąć udział w tak ważnej uroczystości. Szanowni goście, a przede wszystkim zuchy, prosimy o uwagę, i harcerze. To jest dla was wielki dzień dzisiaj. Wreszcie po iluś latach będziecie mieli własną siedzibę, by tu się spotykać, rozmawiać i kształcić. Muszę powiedzieć, że dla parafii jest to również bardzo ważny element w procesie katolickiej edukacji młodego pokolenia, polonijnego młodego pokolenia, które winno nieść tradycje ojców, matek, a również te dobre tradycje, jakie zbudowały pokolenia polskich weteranów w Ameryce również. Z tej okazji chciałbym wam przekazać dwa takie małe prezenty, które z biegiem czasu będziecie czytać i je rozwijać. Jeden z nich to jest taki program, który mówi o Konstytucji 3 maja. Jeden z najważniejszych dokumentów, jakie w swoim czasie Polska wydała, i ten dokument należy jako drugi w świecie najbardziej demokratyczny dokument mówiący o prawach i wolności każdego człowieka. Proszę bardzo, przekazuję tutaj druhnie Jagodzie Rojek, a wy dzieci z biegiem czasu musicie się doszkolić, by znać, jakie tradycje polskie zostały wniesione w Ameryce i ile my również tu pracujemy, aby kontynuować je nadal. Drugi prezent, który chciałbym wam oferować, to jest dysk o słynnym człowieku Kazimierzu Puławskim. Każde z was w mniejszym czy większym stopniu było zaangażowane jest w paradę Puławskiego i tu chciałbym wam przekazać ten dysk
byście mogły sobie dzieci z biegiem czasu go pooglądać, też się poduczyć i wiedzieć, jakie cechy charakteru nosi nasz bohater narodowy Kazimierz Pułaski. Tak się dobrze składa, że ten dysk jest w dwóch językach. Także jeżeli się nie dogadamy po polsku, to dogadamy na pewno po angielsku. Proszę bardzo. Ja chciałbym w imieniu swoim własnym, jak i mojej małżonki dr Małgorzaty Romańskiej serdecznie podziękować za zaproszenie i sądzę, że w ramach Uniwersytetu Ludowego będziemy mogli gościć harcerzy również, by się mogli doszkolić. W następnym miesiącu, w marcu, drugą niedzielę, jest ciekawy temat związany z Instytutem Józefa Piłsudskiego. Przyjedzie dyrektor wykonawczy tego instytutu i nam przedstawi zarówno działalność, jak i postać wielkiego marszałka. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za to, że wspanialiście tutaj tak licznie się... Dobrze, zmienimy mikrofon. A dziękuję wszystkim za to, że tak licznie tutaj przyszliście i że wspieracie ten ośrodek harcerski. A ponieważ nasza komenda harcerzy na cały stan USA, komendant oficjalnie teraz mieszka w Kalifornii, więc nie mógł przyjechać i przysłał list i chciałbym właśnie odczytać. Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych. Życzenia dla ośrodka ZHP Philadelphia Brightsburg. Wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki pomocne, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa. Wychowywanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i popierać go nie przestanę. Czuwaj. Druhny i druhowie. Tak pisał wiele lat temu nasz patron błogosławiony ksiądz Otwartwicz Stefan Wincenty Frelichowski. Słowa, które wtedy były aktualne, są dalej i dzisiaj. Mam mocne przeświadczenie, że będą takie i po wielu, wielu latach. Życzę wam z okazji jubileuszu ośrodka oraz w dniu obchodów setnej rocznicy urodzin Drucha Wicka wszelkiej pomyślności, dużo radości harcerskiej i okazuję wam jednocześnie za wszystko, co dla idei scoutingu czynicie. Szubek pisał harcmistrz Ryszard Urbaniak, komendant chorągwi. Drogie druhny, druhowie i przyjaciele harcerstwa, łączę się z wami myślami w stulecie urodzin błogosławionego księdza Stefana Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego. Był to ksiądz, który przez całe życie służył Bogu i ludziom w sposób wyjątkowy. Do harcerstwa wstąpił w 1927 roku, a po wstąpieniu do seminarium to był komendantem w klerykańskim kręgu instruktorskim. W harcerstwie przeszedł wszystkie szczeble, od zastępowego do drużynowego. Tuż przed II wojną światową, jako podharcmistrz, był kapelanem pomorskiej chorągwi harcerzy. Podczas wojny był aresztowany przez hitlerowców i uwięziony w kilku obozach koncentracyjnych. Ostatni z nich był Dachau. Będąc w obozach, to mimo że nie wolno było, to potajemnie odprawiał msze święte, organizował wspólne modlitwy, spowiedź i całym życiem dzielił się swoim czasem i sobą. Zmarł na tyfus w Dachau 23 lutego 1945 roku. Niech błogosławiony ksiądz Stefan Frelichowski zostanie dla nas wszystkich wzorem, jakim powinniśmy być w harcerstwie, to znaczy być człowiekiem w każdej sytuacji. Gratuluję ośrodkowi w Filadelfii, że będziecie mieli własną harcówkę, aby służyła wam i ośrodkowi na długie lata. Czuwaj! Adam Chorelik, podharcmistrz chówcowy, chówca Warmia. Ja przyjeżdżam skromne życzenia od chówca harcerek pod Hale i w darze dla harcówki, a taki plakat, który był symbolem naszego zlotu, a wybrałyśmy ten plakat, ponieważ na nim widnieją wszystkie nasze symbole. Proszę potrzymać. Mam nadzieję, że kiedyś to oprawicie, powiecie, piszemy, idziemy razem i ciągle pniemy się wzwyż, by zdobyć szczyt ideału, świetlany harcerski krzyż. Więc tutaj jest ten krzyż. A ta
ten ośrodek naprawdę jest wspaniałym przykładem tego, że można razem współpracować i dojść od bardzo małej grupy ludzi i małej grupy dzieci do wspaniałego ośrodka i dzięki poparciu właśnie księdzu proboszczowi tutaj dorobić się tej harcówki. Z całego serca instruktorki Hufca Podhale życzą wam powodzenia i gratulują druhnie Hance Szyrbe, która założyła ośrodek, i druhnie Jagodzie, która dalej popiera, i wszystkim rodzicom. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiej prawdy, racz pobłogosławić tę harcówkę, abyśmy wiernie trwając w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości, miłowali Ciebie coraz więcej przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze wodą święconą Was pokropię i już koniec pobożności. Przedłużamy te wszystkie. A, jeszcze jest jeden pobożny ojciec Bartłomiej z Częstochowy, najkochańszy tu z Pensylwanii. To jeszcze on mówi, że też będzie pobożnie przemawiał. Ale krótko mamy nadzieję. No dajcie brawa dla ojca teraz. Czuj, czuj. Moi drodzy księże, biskupie, księże Władysławie, który wczoraj nawiedziłeś amerykańską Częstochowę, modliłeś się przed obrazem Matki Bożej, aby szczególnie zawierzyć wszystkich zuchów, wszystkich harcerzy, całą rodzinę tutaj z Filadelfii. Pragnę Ci podziękować jako kapelan, jako podharcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych, jako także przedstawiciel komendanta chorągwi. Pragnę Ci podziękować za poświęcenie tej placówki, tutaj tej harcówki. Tutaj będą zuchy zuchować, harcerze harcować. Są takie słowa bardzo ważne. Jestem, pamiętam, czuwam. To jest w apelu jasnogórskim. Pragnę Wam, kochana moja rodzino harcerska, w stulecie urodzin błogosławionego Stefana Frolichowskiego, którego relikwie mamy tutaj. Jest to pierwsza placówka po sanktuarium, którego relikwie nawiedzają to miejsce. Stulecie jego urodzin. Był tylko w amerykańskiej Częstochowie, a dziś jest tutaj wśród Was. Niech ten wzorzec kapelana, podharcmistrza, księdza Wincentego Stefana Frelichowskiego promieniuje w Waszych sercach. Niech rodzą się nowe i liczne zastępy błogosławionych i świętych. A daj Panie Boże i kapelanów w przyszłości. Ja na tym terenie jestem jako drugi kapelan, bo jest ksiądz Wacław Jerzbiołek, harcmistrz. A trzecim kapelanem jest tutaj Wasz opiekun. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale jest też harcerzem ksiądz przewodnik Konstanty Pieszchała. Ma także mundur harcerski i jest w stopniu przewodnika. To jest pierwszy stopień instruktorski. Gratuluję Tobie, księże Konstanty, że poprzez także moje słowa i namowę przyjąłeś tą służbę i pragnę Ci podziękować za to, co czynisz dla harcerstwa tutaj w Filadelfii. Niedługo użycie księdza Konstantego też w mundurze, tak jak mnie dzisiaj widzicie, będzie reprezentował i jestem z tego bardzo dumny. Jestem bardzo dumny z Waszej obecności. Pragnę w tym miejscu, ksiądz biskup już błogosławił, także to błogosławieństwo objęło obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Pragnę Wam zostawić tutaj Maryję Królową Polski i Polonii. W tych słowach jestem, pamiętam, czuwam. Bóg zapłać wszystkim organizatorom dzisiejszego dnia. Bóg zapłać, szczególnie chcę złożyć na ręce druhny Jagody, ale także druhny tutaj Hani Szymon. Pragnę jej podziękować, że tam u początków też przyjeżdżali do amerykańskiej Częstochowy z ojcem Albertem Ostatkiem, dzielili się opłatkiem
Pamiętam te chwile, kiedy wzrastały, oni mnie też uczyli harcerstwa. Kochane zuchy, harcerze i harcerki, także KPH, Koło Przyjaciół Harcerstwa. Bez Koła Przyjaciół Harcerstwa nie było między innymi tej tutaj harcówki. Pragnę podziękować kochanym rodzicom, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego miejsca oraz podziękować tym, którzy wspomagają harcerstwo w Stanach Zjednoczonych. Jest to bardzo ważna organizacja, która uczy młodego pokolenia patriotyzmu i polskości. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuj, czuj. Czuj, czuj. Czuj, czuj. Że będziemy widzieć, bo kiedy pierwszy raz się dowiedziałem o otwarciu tej harcówki, właśnie syn do mnie zadzwonił i powiedział: musisz tam pójść, nie masz innego wyjścia, bo będziesz wisiał. Bardzo się cieszę, że widzę taką dużą ilość harcerek, harcerzy i zuchów, bo zaczynaliśmy od ilu osób? Mi się wydaje, że to było około 7-8 osób, które założyły tę drużynę. I to głównie nasze dzieci, także nie mieliśmy innego wyjścia i nasze dzieci nie miały innego wyjścia. Wszyscy zostali harcerzami. Tak, tak to się zaczęło i właściwie wtedy sobie zupełnie nie zdawałam sprawy, że kiedyś stanę w takim momencie tutaj, że w ogóle harcerstwo, znaczy, które toczy się jak rzeka, że rzeczywiście z tego małego strumyczka wypłynęła taka bardzo wielka i szeroka rzeka. Kamyczek to jest do kamyczka, a drugi to właśnie rzeka, też strumyk do strumyczka i jest wielka rzeka. Jak mówiono, że to jest taka ta wierna rzeka harcerstwa, która płynie, strumyczki różne małe dołączają, a ta duża rzeka ponad 100 lat już płynie. I ja chcę podziękować zarówno dziewczynce, która gdy pierwszy raz moje dzieci były na kolonii w amerykańskiej Częstochowie, wtedy zachwyciłam się tymi piosenkami, zabawami, które drobna dzitka z drobną Boguniewicz prowadziły i tak jakoś w to się wciągnęłam. Drobna dzitka nawet przez telefon uczyła mnie piosenek zuchowych, które potem z dziećmi śpiewaliśmy na zbiórkach. I znaczy chcę wszystkim podziękować, którzy po kolei pomagali nam. A te piosenki się troszkę zmieniły. Dzisiaj słyszałam podczas mszy zupełnie nowe piosenki, których nie znam. Ale stare też. Stare też były, tak. Barka była i barka będzie zawsze, ale niektóre piosenki były nowe i jestem zachwycony waszym śpiewem. Chcę tylko powiedzieć, że tutaj w Filadelfii przenosiliśmy się 4 razy, że pierwsze nasze zuchowe spotkania odbywały się w parafii w Manayung. Potem byliśmy u Józefata. Nie, w Clifton Heights to było trzecie. Byliśmy jeszcze w Józefata. St. Joseph to był Manayung. Byliśmy następnie w Clifton Heights. I to było ostatnie miejsce, które okazało się najbardziej szczęśliwe. Ja właściwie, gdy z Clifton Heights powiedziano nam, że już nie możemy się tam dalej spotykać, to byłam na tyle podłamana, że właściwie już chciałam zrezygnować. I wtedy pani Chojecka, znaczy z rodziców, rodzice, którzy tutaj w tej parafii byli, powiedzieli, że jest tutaj ksiądz Kolano, który jest bardzo taki przyjazny młodzieży, żeby tutaj spróbować z nim porozmawiać. Właściwie moje dzieci są już na studia i ja nie bardzo tak byłam przekonana do tego i wtedy moja córka Paulina właściwie mnie na siłę tu przywiozła i była ostatnią drużynową tam w Houston Heights. Tak? Paulina mnie tutaj na siłę przywiozła, porozmawialiśmy z księdzem Kolano, który nas bardzo serdecznie zaprosił i właściwie tak się zaczęła nasza przygoda na Brightsburgu, a potem spotkałam tu wspaniałych rodziców, takich jak Jagoda Rojek, jak pan Radziński, Sowiński, wszystkie te rodziny nagle tak serdecznie się w to włączyły, że to zaczęło się tak rozwijać, że to przerosło moje oczekiwania. Zaczynamy mówić dłużej niż poprzednio. Ja tylko chcę powiedzieć, że drugna Hanka do mnie może z 5 telefonów wykonała, żebym sprowadziła swoje, nie wiem gdzie mnie widziała, w kościele z moimi synami i mnie tak mnie dokuczała, że musiałam przeprowadzić tych synów. I tak się zaczęło. Dzięki niej ja też jestem. Na siłę organizowaliśmy zuchy. Powiedzieliśmy, że zuchy są najważniejsze, te
dzidka nas uczyła, że jak nie ma żółw, to nie będzie harcerzy. I właściwie jak harcerze wszyscy i harcerki poszli na studia, to wiedzieliśmy, że naszą jedyną szansą jest rozpocząć od zuchu. Wtedy nam przy w kościele właściwie prawie łapankę robiliśmy na dzieci i żeby je namówić tutaj, żeby przyszły, żeby zostały zuchami. Właśnie jagody dzieci były jednym z pierwszych ofiar. Ale dzisiaj to widzę bardzo przystojnych i fajnych chłopaków. Właśnie ja ich pamiętam jako zuchy i skrzatki. Jestem bardzo szczęśliwa, że to była taka dnia. Przeczytać list od dzieci drugiej Hanki, od Pauliny, Myśli i Łukasza. Więc mówi się, że harcerz jest harcerzem przez całe życie. Wszystkie osoby, które ja znam, którzy w jakimś momencie przeszły przez harcerstwo, zgodziłyby się, że harcerstwo miało ważny wpływ na ich życie. Uczy ważnych wartości, które pozostają w nas na zawsze, tak jak odpowiedzialność, dyscyplina, dzielenie się z innymi, miłość Polski, miłość natury, prawdziwa przyjaźń. To są wartości, które w żadnej szkole nie mogą nas tak nauczyć, tak jak się dzieje w harcerstwie. Bo tam w Filadelfii nauczyły się i nadal się uczą tych ważnych lekcji każdego roku. Wiem, że nie było dla ciebie łatwo i wymagało wielkiego poświęcenia. Od negocjacji z proboszczami polskich parafii, dzwonienia po kolei do wszystkich rodziców co tydzień, wielogodzinowe jazdy samochodem pełnym nastolatek, martwienia się, kto będzie następną drużynową i tym podobne. Tak jak widzisz, to co zaczęłaś wiele lat temu, żyje dalej we wszystkich dzieciach, które widzisz dzisiaj wokół siebie. To jest idealny moment, aby podziękować Tobie w imieniu wszystkich Twoich dzieci w Filadelfii i dookoła świata za Twój nieustanny wysiłek, żeby harcerstwo pozostawało w naszym życiu. Dziękujemy i czuwajmy. Drużynowy jest wśród nas, opowiada starodawne dzieje, bohaterski strzeża czas. O rycerstwie z nadkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a pod nogami wiatr czujny wieje i jego dnia 7 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II w Toruniu beatyfikował ksiądz podharcmistrza Stefana Wincentego. Teraz prosimy o ciszę. Frelichnowskiego, a w rok później polscy biskupy ogłosili go patronem polskiego harcerstwa. Dlaczego właśnie jego? Kim był ten nasz patron? Ten ksiądz, harcerz. Urodził się 22 stycznia w 1913 roku w Kalmzie. Był fajnym, żywym chłopakiem, ciekawym świata, wesołym, który lubił płatać figle. Od najmłodszych lat był ministrantem, a służenie do mszy traktował jako wróżenie i nigdy tego obowiązku nie zaniedbywał. A takie środki pomocy, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najpiękniejszą jest idea harcerska, wychowanie młodzieży przez młodzież. Ja sam niedługo tylko będę mówił, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem, nigdy dla niego nie pracować i go popierać nie przestanę. Czuwaj! Nie,
części szpitala. Chodził tam, pocieszał, spowiadał. Iluż to księży i ludzi świeczki wspominało później zawsze pobocznego Wielichowskiego, który sam chory innych chorych na duchu podnosił i podtrzymywał. Teraz zaśpiewajmy, kiedy w jasną, spokojną, cichą noc. Jasno, spokojną, cichą noc. Oglądam na niebo będę gwiazd. Kiedy myślę, że życie to ma sen. I wołam do Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, Panie mój. Z tego wspaniałego miejsca, tego wspaniałego, wspaniałej karczówki, w tym domu spotykajcie się, kochajcie to miejsce, to jest wasze miejsce i szczególne stulecie, które zostało poświęcone ten rok błogosławionemu Stefanowi Frelikowskiemu, niech wydają fite owoce. Dziękuję harcerzom i harcerkom, instruktorom, którzy tak wspaniale przygotowali bardzo piękny program. Choć może niektóre brzuchy są puste, ja dzisiaj prawie śniadania nie jadłem, bo rekolekcję od rana prowadzę w Częstochowie. Ze smakiem za chwilę zjem to, co zostanie. Poczułem postu troszeczkę. Bardzo się cieszę Wam. Składam jeszcze raz gratulacje. Naprawdę cieszę się, że tutaj Filadelfia tak mocno wzrasta. Następnym miejscem, które te relikwie pójdą w świat ze mną, to będą od 7 do 14 marca będą w Kalifornii, to San Francisco, tam gdzie jest komendant chorągwi. Będzie to drugie miejsce, które będzie obchodziło stulecie urodzin błogosławionego Stefana Frelikowskiego, patrona polskich harcerzy i harcerek na całym świecie. Niech to błogosławieństwo tymi relikwiami ześle dla was wszystkich łaski i umocnienie. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was, całą rodzinę harcerską, wszystkich, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. To Panie, to Ty na mnie Twoje usta mi wyrzekły me imię. Twoja Panie, pozostawiam na brzegu, razem z Tobą gromy zaszczeń i szum.
Thank you.